Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie po kolejnej projekcji filmu Kochanie, chyba Cię zabiłem. Kuba Nieścierow, reżyser tego filmu, jest naszym gościem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Trup ścielił się gęsto, były momenty, były pościgi. Takie kino trochę komediowo-sensacyjno, zahaczające też o kino drogi. Za chwilę będziemy rozmawiać o tej konwencji, porozmawiamy też o produkcji, o tym, jak robić debiut z gwiazdami, z dużymi pieniędzmi, z dystrybutorem, jak do tego się dochodzi. Małe sprostowanie, pieniędzy było dramatycznie mało, także... To... Ale chciałam się zapytać, czy jesteś przesądny? Skąd ta rola tutaj Jakubika właśnie tak zarysowana? Nie jestem, absolutnie nie jestem przesądny, wręcz przeciwnie. Pomysł był po prostu taki, żeby te dwie postaci się strasznie od siebie różniły. Jednego mamy odważnego zawadiaka, a drugi chorobliwe, lękliwego policjanta. Także to było jakby na zasadzie kontrastu. Natomiast nie, absolutnie nie jestem przesądny. Kocham zwierzaki, mam 4 koty w domu. Żaden i psa. Żaden pies nie ucierpiał w trakcie kręcenia. Nie ucierpiał absolutnie. My będziemy sobie oczywiście tutaj rozmawiać, ale Państwo wiecie, że możecie w każdym momencie zadawać pytania, wyrażać swoją opinię, dzielić się refleksją po filmie. Kolega będzie podawał mikrofon, więc jeśli ktoś tylko chce zabrać głos, to prosimy podnieść rękę do góry i będziemy podawać ten mikrofon. Zacznę od tej produkcji. Powiedziałeś, zapraszając widzów na film, powiedziałeś coś takiego, że ten festiwal w ogóle powinien nazywać się Dzielni i Młodzi, czy Dzielni i Film. Dzielni i film. Ta twoja droga była właśnie taka usiana właśnie nie różami, a bardziej, nie wiem, kolcami? No, ja czekałem na debiut 12 lat. O ten projekt walczyłem przez 6 lat. Było 3 producentów. Przy tym się zmieniali jak rękawiczki. I no niestety no, była to katorga i wiem też z opowieści innych moich kolegów, że debiut jest ciężką przeprawą i naprawdę myślę, że debiut jest najtrudniejszym filmem tak de facto i dla wszystkich, którzy chcą zadebiutować, jest na pewno drogą przez cierpienie i to często jest to walka z materią. Walka z wieloma innymi czynnikami. W moim przypadku była to walka z czasem, dlatego że miałem na film tylko 21 dni zdjęciowych. Jest to strasznie mało przy takiej produkcji, która jest dosyć jednak mimo wszystko z jakimś tam rozmachem. Ale trud, poczekaj, wejdę ci w słowo. Czy ten trud wynika z tego, że ten debiut jest takim wyczekanym filmem i trochę traci się do niego dystans? Czy ten debiut wynika z tego, że żaden producent nie chce ci zaufać? To znaczy, no, to jest bardzo, powód jest bardzo prozaiczny. To znaczy, zwykle na debiuty jest po prostu strasznie mało pieniędzy i zwykle jest napięty harmonogram i te produkcje są dosyć, że tak powiem, no wiadomo, że to nie jest na takiej zasadzie, że można tupnąć nogą i powiedzieć, kurde, dzisiaj nie kręcimy. Stanley Kubrick miał na film po 60 parę, często więcej dni zdjęciowych. No i jak mu się nie podobały chmury, to mógł powiedzieć na przykład dzisiaj nie kręcimy. No ja tak nie mogłem powiedzieć w żadnym momencie. Na przykład na scenę w banku, jak Kacper wchodzi do banku, tam wita się z tym gościem, później otwierają skarbiec, wchodzą do skarbca, podaje walizkę. Miałem 15 minut na nakręcenie tego wszystkiego. Także trochę się czułem jak Ed Wood. Nie wiem, czy znacie taki film, takiego reżysera. Tim Burton zrobił ze znakomitym Johnem Deppem w tej roli. No i tam jest taki, tak pokazane, że facet robił po jednym dublu i koniec. I ja mniej więcej też tak miałem często, że robiliśmy po prostu po jednym dublu i nie było czasu na inne rzeczy. No a wiem też tutaj z innych opowieści też moich kolegów, debiutantów, no że też jest bardzo ciężko. Po prostu, tak jak mówię, no, debiut reżysera, każdego, jest związany z dużym ryzykiem dla producenta, dla ludzi, którzy wykładają pieniądze. I w ogóle jest ciężko zgromadzić budżet, zamknąć budżet. Tych debiutów często jest tak, że już jest jedną nogą i ten film jednak nie powstaje. Często brakuje pieniędzy na postprodukcję, że jest wszystko nakręcone i nie możemy skończyć. I dlatego jest to bardzo ciężki film, ten pierwszy.
ponieważ trzeba się jakby sprawdzić w tej machinie produkcyjnej, która no momentami, oczywiście jeżeli jest to kino takie stricte niezależne, to jest dużo łatwiej niż jeżeli jest mało pieniędzy, a film ma jakiś tam potencjał komercyjny. No właśnie, czy producenci w jakiś sposób naciskali na ciebie? Czy słyszałeś od nich na przykład, nie wiem, musi być trochę śmieszniej, musisz dołożyć trochę więcej gagów, bo to się nie sprzeda, bo ludzie na to nie przyjdą? Takich rzeczy nie słyszałem, ale natomiast no było dużo nacisków na przykład dystrybutora, tak? Na ten nasz, na przykład na tytuł, Tytuł, tak, którego po prostu ja chronicznie nie znoszę, bo tytuł filmu roboczy był Zabójcza miłość, a później jak już skończyliśmy film, to wiedzieliśmy, że chcemy mieć tytuł Rykoszet. I taki był pomysł na tytuł, że będzie Rykoszet. Walczyliśmy jeszcze, jak się Rykoszet się nie podobał, to walczyliśmy jeszcze o tytuł Ślepy traf. Też się nie udało, no i został tytuł dystrybutora. To jakie były argumenty dystrybutora? Możesz nam to zdradzić? Że tytuł musi być bardziej komediowy. Czyli jednak musi być jeszcze śmieszniej. Tak. No, wydaje mi się, że komedię łatwiej sprzedać po prostu, tak? Że wiele osób... Moim zdaniem ten tytuł jest niefortunny i raczej zniechęcający niż zachęcający, ale ja się nie znam. Nie jestem dystrybutorem, więc nie wiem, jak to wygląda. Czy państwo macie jakieś pytania, opinie już może, czy jeszcze nie? Proszę się nie przepychać tutaj, tylko podnieść rękę, jeśli tak. Dobrze, to jeszcze poczekamy chwileczkę. Powiedz mi w takim razie, jeszcze ciągnąc przez chwilę ten wątek, czy ty chciałeś zrobić swój debiut właśnie komercyjny? Myślałeś o tym filmie, żeby od razu wejść w taką produkcję? To znaczy, ja w ogóle nie uważam, że mój film jest stricte komercyjną produkcją i ja po prostu chciałem zrobić film rozrywkowy. Nie traktuj tego jak zarzut, bo no, nie, no, ja rozumiem. Nie wiem, czy nie ma. Ja w ogóle uważam, że w Polsce powstaje dużo za mało kina rozrywkowego i mi się marzy, żebyśmy... Bo prawda jest taka, że zdrowa kinematografia to taka kinematografia, w której powstaje kino gatunkowe, w której jest cały, że tak powiem, całe spektrum, że mamy horrory, że mamy filmy science fiction, że mamy kino przygodowe, kino dla dzieci, które w ogóle przestało u nas powstawać na przykład. I tak naprawdę są dwa gatunki, czyli kino festiwalowe, takie dosyć ponure, filozoficzne, a na drugiej, jakby na drugiej stronie jest z kolei są komedie romantyczne. I nie powstaje nic pomiędzy. Nie ma takiego nurtu, który po prostu sprawiłby widzowi czystą radochę. Ja się wychowałem na kinie lat 80. i robiąc ten film, w ogóle to myślałem o tym, żeby zrobić go w konwencji kina lat 80. i w takiej nawet. Jeżeli chodzi o realizację, to w konwencji kina lat 80. Pamiętam taki film Nieoczekiwana zmiana miejsc. Tam jest znakomita rola Dana Aykroyda i Edith, dziękuję pięknie. Eddiego Murphy'ego. No i tam mamy dwoje bohaterów, którzy są kompletnie różni, którzy są trochę połamani, tak jak ja chciałem zrobić, żeby ci bohaterzy nie byli idealni, żeby oni byli fajni, ale jednak pod spodem mają tam trochę za uszami. I jakby to kino z lat 80. ma taką konwencję, że mamy nieprawdopodobny kompletnie zbieg wypadków, ale cały czas się tym bawimy. I taki też był mój pomysł, żeby ten film był zabawą z widzem, zabawą konwencją i żeby nas akcja prowadziła i żebyśmy się cały czas świetnie bawili, bo takiego kina mi osobiście brakuje po prostu. No to dlaczego filmowcy nie robią takiego kina? Dystrybutorzy nie chcą, producenci nie chcą, widzowie nie chcą, czy filmowcy nie chcą? Ja myślę, że Polski Instytut Sztuki Filmowej nie chce, krytycy nie chcą, to jest też... To jest też niestety tak, że dużo łatwiej dostać na kino artystyczne, autorskie, niż na kino właśnie takie czysto rozrywkowe, które ma być zabawą. No ale wy dostaliście jednak, prawda? No dostaliśmy, ale to była też długa walka i straszne tam przeboje. Także no, myślę, że dużą rolę tutaj odegrał scenariusz, który się po prostu ludziom podobał i między innymi tak namówiłem aktorów.
że po prostu się wszystkim bardzo podobał scenariusz i na przykład Arek Jakubik powiedział, że wchodzę w to, to jest dla mnie rola i chcę to zagrać. No on ostatnio lubi rolę policjantów, na pewno. To znaczy, nie wiem, czy to jest, że rola policjantów... Ale to, że dał się ogolić na łyso, to już mnie zaskoczyło. A to jest w ogóle przezabawna anegdota, bo żeśmy się spotkali w knajpie z Arkiem i rozmawiamy, ja mu opowiadam o Grasiu i Arek Jakubik mówi, słuchaj Kuba, skoro on jest tak schludny, zapięty na ostatni tutaj guziczek, to co byś powiedział, żeby on był tak schludny, żeby był łysy? Ja mówię, Arek, super pomysł. I on nagle wstaje od stolika i wychodzi. Nie ma go 10 minut, po czym wraca kompletnie ogolony. Po prostu poszedł do łazienki i się ogolił w międzyczasie. To mnie zaskoczyło, ale stwierdziłem, że to jest świetny pomysł i nie kazałem mu później zakładać peruki. Ale znając Arka Jakubika, on gdzieś mógł schować te włosy, ponieważ opowiadał mi ostatnio, jak właśnie miał doklejane swoje własne włosy, które były schowane kilka lat wcześniej na taką okoliczność, więc z Arkiem Jakubikiem nigdy nic nie wiadomo. Może oddamy głos Państwu, czy jakieś pytania, opinie już są? Prosimy, tutaj mikrofon. Ale to jest do kamery, no. Ja przede wszystkim chciałam bardzo panu pogratulować, ponieważ to jest pierwsza chyba komedia, znaczy taka komedia, powiedzmy, polska. Już taka właśnie nie romantyczna, ale po prostu komedia, która przy całej masie wulgaryzmu, które się tam pojawiają, ani, to za chwilę też wytłumaczy ani się przez moment nie jest wulgarna i to jest moim zdaniem strasznie cenne, bo mam wrażenie, że w kinie polskim bardzo często takie myślenie o właśnie o dowcipie jest na takiej zasadzie, że bądźmy wulgarni. A ten film, mówię, całej masie przekleństw wulgarny nie jest w żadnym momencie i to jest wielka, moim zdaniem, fantastyczna sprawa. Chciałam spytać, bo to rzeczywiście jest taki debiut bardzo gatunkowy, wejście w kino gatunkowe, czy i pan przed chwilą też mówił o tym, że tego kina gatunkowego bardzo w polskim kinie brakuje, ja też się z tym zgadzam. Czy widzi pan swoją przyszłość albo następny chociaż film właśnie w konwencji jakiegoś kina gatunkowego, ale może niekoniecznie komedia kryminalna, tylko może po prostu rasowy kryminał, albo horror, albo coś właśnie w takim gatunkowym bardzo wymiarze. Jest scenariusz, szukam obecnie producenta i to jest zabawne, bo ten scenariusz powstał dużo wcześniej niż scenariusz, przepraszam, że będę często mówił, bo cały czas pamiętam, Zabójcza miłość, scenariusz Zabójczej miłości. I tak naprawdę ten tekst, którym teraz szukam producenta, powstał dużo wcześniej. Natomiast jest to thriller w takiej konwencji współczesnego westernu. To bardzo duże wyzwanie i każdy, kto czyta ten scenariusz, mówi, Kuba, świetna, ale western. Co ty masz w głowie, chłopie? I tak jest trochę tak, że chyba będzie... To jest oczywiście współczesny western, to jest gdzieś Marysia Sadowska mówiła o swoim filmie o Dniu Kobiet, że to jest taki feministyczny western, więc może tutaj... No właśnie, jeżeli mówimy właśnie o westernie w takich ramach, że samotny bohater, który walczy ze złem tego świata, no to właśnie to jest taki film. I ten film, to jest mój ukochany scenariusz w ogóle i to była taka sytuacja, że ja zdecydowałem po prostu, że ten film jest za trudny na debiut. Poza tym jakby dużo więcej produkcja będzie jego kosztowała, więc zgromadzenie środków już jest w ogóle jakąś abstrakcją i czystym science fiction. W związku z tym odłożyłem na półkę, napisałem Kochanie, chyba cię zabiłem. I teraz czekam, aż scenariusz pod tytułem W swoje ręce znajdzie producenta i znajdzie środki. A jeszcze tylko nawiążę, bo ja na przykład nie lubię przekleństw w kinie i strasznie przepraszam. W scenariuszu było ich ze 3 razy mniej, ale sprawa wyglądała tak, że po prostu aktorzy się tak nakręcali na planie, że tych przekleństw padało dużo, a szczególnie Arek Jakubik w tym przodował. On jak się zakręci, to po prostu... Cała scena na przykład, tu będę przyklinał, kiedy Arek strzela i później jest chuj, 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 chuj. To tego scenariuszu nie było i to w ogóle nie było zaplanowane. Arkowi się zaciął pistolet po prostu i on w
w takim totalnym amoku, że wszystko tutaj, kamera gra, a jemu się pistolet zaciął, zaczął przeklinać. I tak ja mówię w końcu, dobra, stop. A Arek mówi, ty Kuba, to było zajebiste, robimy następnego dubla takiego. Także ja często im po prostu pozwalałem na te przekleństwa, bo widziałem, że jak ich hamuję, mówię, słuchajcie, trochę mniej. Nie jest to kino familijne, ale trochę mniej. Okazało się, że się mniej nie dało. Ja starałem się je trochę maskować montażem, ale się wszystkiego nie dało i dlatego no, jest sporo przekleństw w tym filmie. I ja za to muszę przeprosić te bardziej wrażliwszych widzów. Także no. Jak pokazały nam pliki, wprost przeklinają wszyscy, nie tylko. Tak, dokładnie. Właśnie teraz przeklinają elity, więc jest, można powiedzieć, że jest to modne dosyć. Czy jest kolejne pytanie albo opinia? Tak. Ja chciałam panu bardzo podziękować za ten film, bo on jest rzeczywiście piekielnie zabawny. Ja też bardzo lubię kino lat 80. Pamiętam, że chodziłam prawie że codziennie do wypożyczalni, tylko że to nie była taka ładna wypożyczalnia na Kabatach, bo wtedy tam było po prostu puste pole. I chciałam się tutaj tylko z taką jedną rzeczą nie zgodzić. To nie jest tak, że krytycy nie chcą filmów gatunkowych, zabawnych, komedii. Ich po prostu nie ma. Nie ma też dobrych scenariuszy. I to nie jest tak, że... Mi się oberwało. Mi się oberwało za ten film, więc nie wiem. Ale może po prostu ktoś miał... Bo to jest też tak, że no wiadomo, że gust każdy ma inny i być może po prostu nie trafiłem. Tak, tylko że to nie jest kwestia gustu. Pana film jest po prostu bardzo dobrze napisany, jest bardzo inteligentny, jest tam... On jest nie tylko... To nie jest tylko komedia kryminalna, tam jest kilka innych gatunków, nie wiem, bromans, komedia. To pan też bardzo świadomie używa takiej estetyki kampowej. Nie wiem, ja jestem pod wrażeniem, że taki młody chłopak zrobił debiut, który jest zabawny. Już nie młody, geny dobre. Jak pan nie ma 40 lat, to w Polsce pan jest młodym filmowcem. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Nie mam do pana żadnego pytania, po prostu chciałam wyrazić wdzięczność. I to nie jest prawda, że krytycy nie mają poczucia humoru. My się z koleżanką śmiałyśmy przez cały film. Dziękuję bardzo. A właśnie zajmujemy się krytyką i bardzo się świetnie, naprawdę świetnie się bawiłyśmy. Nie boi się pan zaszufladkowania? Nie, wydaje mi się, że nie, że szczególnie w naszym kraju ciężko zostać zaszufladkowanym. Poza tym to jest dopiero mój pierwszy film. Ja się cały czas uczę, bardzo dużo się nauczyłem podczas produkcji tego filmu. I następny film, jeżeli mi się uda, to zrobię w innym gatunku. Co prawda piszę też komedię dla Arka Jakubika, ponieważ jestem jego absolutnym fanem. I mam nadzieję, że ten scenariusz też powstanie, natomiast no, teraz walczę o ten western thriller. To w oczekiwaniu na kolejne pytanie może ja się trochę poczepiam, bo lubię. Proszę bardzo. Ale okej, to może zacznę od takiego pytania, dlaczego to musieli być policjanci? Bo policjanci, tak łatwo się śmiać z policjantów. Mam wrażenie, że to już jest ta grupa społeczna, jeśli chodzi o żarty, dość mocno wyeksploatowana. To jest, że tak powiem, taki schemat. Ja świadomie chciałem tutaj żonglować schematami i chciałem pokazać po prostu, ponieważ takie kino, ja mówię, jako dzieciak się fascynowałem na przykład Gliniarzem z Beverly Hills, czy 48 godzin, Akademią Policyjną, którą uwielbiam i po prostu jakoś niedawno była Akademia Policyjna w telewizji i obejrzałem po raz kolejny z wielką przyjemnością i mówię, kurczę, dlaczego takie fajne, beztroskie kino nie powstaje w Polsce. Takie, że po prostu idziemy, wychodzimy z kina i czujemy się lepiej i mówimy, kurczę, obejrzał mnie jeszcze raz, pośmiał się raz. I to też jest komedia o policjantach. To też jest jakiś schemat. I być może łatwo się śmiać z policjantów, chociaż nie wiem. Znam paru osobiście i wiem, że im się film podobał. Pomimo tego, że są tam, jak to się mówi kolokwialnie, darcie łacha z policji. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Ale to prosimy. Bardzo lubię polskie kino, ale drażni mnie właśnie to przeklinanie. I muszę powiedzieć szczerze, że w tym filmie
nie przerażały mnie te przekleństwa. Naprawdę cała reszta była tak fascynująca, tak zajmująca, że te przekleństwa jednak mimo wszystko mi gdzieś uciekły. Przepiękne widoki, lasy i to przyroda, no coś fantastycznego, naprawdę bardzo panu gratuluję, film wspaniały. Dziękuję bardzo. No mnie niestety przekleństwa trochę, muszę powiedzieć, że naprawdę przeszkadzają. No mnie też osobiście bardzo drażnią. Natomiast nie dało się tego lepiej zmontować. Ale naprawdę, tak jak powiedziałam, że w tym filmie wyjątkowo nie odczuwam tego tak jak w tych innych filmach polskich. Gdzie tam ja jeszcze w ogóle nawiążę do jednej rzeczy, którą pani powiedziała, bo chciałem pokazać piękno polskich krajobrazów w tym filmie i nie do końca mi się to udało niestety, dlatego że ja planowałem, że ten film będziemy kręcić w całej Polsce, przejedziemy przez nasze piękne Mazury, pokażemy piękne wybrzeże. I tak naprawdę wszystko żeśmy nakręcili w okolicy. Wszystko nakręciliśmy w okolicach Warszawy, bo po prostu dalej nie mogliśmy odjechać. I jeszcze mieliśmy tylko ten jeden dzień zdjęciowy w Sopocie, także no, mam nadzieję, że następnym razem się uda. Akcja mojego kolejnego filmu dzieje się w górach i mam nadzieję, że pokażę piękne polskie góry. Ale tego nie widać. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzicie, że tego nie widać jednak tego pośpiechu i tego, że było tylko 21 dni i że było mało dubli. To... No troszkę widać moim zdaniem, ale jeżeli jest to zamaskowane, no to się bardzo cieszę. Tutaj też główna gratulacja dla mojej montażystki Agnieszki Glińskiej, która jest piekielnie zdolna i zawsze pukała mnie, jak szedłem na manowce, mówi: Kuba, nie tędy droga. I ja musiałem zawsze przyznać jej rację. No i żeśmy razem tak dubali długo w tym filmie, bo on się bardzo długo montował. Ja jeszcze powiem, że wyleciało bardzo dużo materiału, bo ten film był dłuższy. On miał w pierwszej układce miał 107 minut. Także prawie 20 minut było dłużej. No i wyleciały takie dosyć ważne wątki. To znaczy na przykład całkowicie usunąłem ciążę Wiki. Ciążę? Tak, dokonałem filmowej aborcji, bo był bardzo duży wątek ciąży Wiki, który był przez cały film. I stwierdziliśmy razem z Agnieszką, że on obciąża. Film ciągnie w dół i trochę traci film na lekkości. I po prostu zdecydowaliśmy się zrobić ciach nożyczkami i wszystko poszło do filmowego kubła. Ja tutaj zgadzam się też z dziewczynami, akurat krytyczkami filmowymi, że w tym filmie nie brakuje humoru, że on jest lekki, że jest dobrze napisany, ale zastanawiałam się, czy jednak tam czasami tych gagów nie jest za dużo, które są takie bardziej oklepane, jak była ta scena, gdzie przychodzili do domu Pogojskiego i Ireneusz Szczop przeskoczył, Arkadiusz Jakubik po prostu otworzył bramkę. I dla mnie to było takie oczywiste. Nie wiem, czy nie zastanawiałeś się nad tym, czy tutaj jednak jeszcze bardziej właśnie nie wygładzić tego. Nie wiem, ten gag się narodził tak naprawdę na planie, bo w scenariuszu nie było tak napisane. I po prostu pamiętam, że zobaczyłem, słuchaj, mówię: Irek, weź przeskocz przez płot, a Arek, ty wejdź. I chłopakom się to spodobało, więc stwierdziliśmy, że tak to trzeba zrobić. Czy Państwo macie jakieś pytania jeszcze? Tak, ja prosimy tylko chciałam dodać, że szapoba, panie reżyserze, za taki zabawny, od tytułu aż do końca, uśmiałam się, ubawiłam doskonale i właśnie od tytułu się zaczyna, bo kochanie, chyba cię zabiłem, to znaczy, że nie na pewno i tu jest topelskie oko. Tak, no mnie się ogromnie film podobał. Dobrze napisane dialogi, wartka akcja, nic dodać, nic ująć, film doskonały. Bardzo dziękuję, to teraz czekam, aż ktoś mnie rozstrzela. Czekamy na dalsze pytania albo opinie, a ja pozwolę sobie troszeczkę zmienić temat albo nawet spojrzeć w przyszłość, bo zacząłeś mówić o tym, że masz już thriller napisany, że piszesz komedię, ale rozmawiam na festiwalu z reżyserami, czy nie chcą, nie mają odwagi, czy może nie chcą po prostu pójść na przykład w kino polityczne. Czy to, co dzieje się teraz,
czy aktualności, których mamy bardzo dużo i bardzo interesujących, czy one są nieinteresujące dla filmowców, bo nikt tych tematów jednak nie bierze. Nie wiem, Andrzej Wajda powiedział mi kiedyś takie zdanie, że nie lubię chodzić do filmy, na filmy takie, gdzie, co mam za oknem. To znaczy, jeżeli wyglądam przez okno i taki sam jest film, to na niego nie idę. I wydaje mi się, że polityka jest... Ale Andrzej Wajda akurat robi doskonałe filmy polityczne. No może, ale on zawsze też stara się gdzieś nas zabrać, pokazać coś z innej perspektywy, zabrać nas w jakąś podróż. Ja uważam, że temat polityki nie jest tematem fascynującym. Ja przez wiele lat interesowałem się polityką i stwierdziłem później, że to jest kompletnie bez sensu, że się denerwuję niepotrzebnie, że to jest i tak mi do niczego niepotrzebne, bo władza się zmienia, a wszystko zostaje po staremu. Więc ten mechanizm oczywiście można pokazać, ale czy to jest fascynujące? Nie wiem. Być może gdyby ktoś miał pomysł i powstał film rzeczywiście taki thriller polityczny, jak na przykład JFK Olivera Stone'a, to może, ale nie wiem czy... Na pewno taki film, nawet gdyby ktoś napisał taki scenariusz, to nie wiem, czy miałby szansę na finansowanie, bo wiadomo, że jest to temat kontrowersyjny i pewnie każda władza miałaby o coś pretensje. Czekamy jeszcze na pytania, ale chyba ich nie ma. To ja już kończąc naszą rozmowę zapytam cię, czy twoim zdaniem łatwiej widza przestraszyć, czy łatwiej widza rozśmieszyć i co wolałbyś robić? Kochanie, chyba cię zabiłem, było w ogóle napisane jako thriller. I to był, ja pamiętam jak szukałem pomysłu na film i szukałem taniego pomysłu, bo to było bardzo ważne. Wiadomo, że debiut musi być tanią produkcją. Obierzemy oto Stopowicza po raz kolejny i ten film mnie zachwycił absolutnie, a to jest kino niskobudżetowe, tam nie mieli w ogóle pieniędzy na ten film. I napisałem, kochanie, chyba cię zabiłem, jako thriller. A później patrzyłem na tą historię i mówię, kurczę, no ale to jest wszystko tak śmiertelnie zabawne, że trzeba zrobić z tego komedię. I po prostu zacząłem wszystko przerabiać i z ciężkiego, mrocznego thrillera powstała komedia. Natomiast no, wydaje mi się, że ani straszyć nie jest łatwo, ani rozbawić nie jest łatwo. Wszystko zależy od środków, jakimi dysponujemy i co chcemy osiągnąć. Który aktor poza Arkiem Jakubikiem ma największy potencjał komediowy w Polsce? Ja uwielbiam Tomka Kota i uważam, że on jest w ogóle nieodkryty. Mam nadzieję, jeszcze teraz jest w produkcji film Bogowie o Relidze. I nie mogę się doczekać. I ja uwielbiam Tomka Kota, uważam, że on jest bardzo zdolnym aktorem. No i czekam, aż wreszcie dostanie rolę na miarę swojego talentu. I no niewątpliwie tu widziałem plakaty, jak państwo nie byli na Sex Guru, to polecam bardzo. Ja byłem na tym jego monodramie i się uśmiałem, po prostu ubawiłem po pachy. I on ma wielką wiskomikę. No ale mamy w ogóle, wydaje mi się, że mamy bardzo zdolnych aktorów komediowych. Jacek Braciak na przykład, który jest też no, fantastycznym aktorem komediowym. I no, oczywiście dramatycznym, proszę. Tu chyba gorzej, tu chyba trochę ciężej, ale no, mam nadzieję, że teraz młode pokolenie tych aktorek, które wchodzi dopiero do zawodu, na pewno ma do siebie dużo większy dystans. To jest trochę tak, że jeszcze kobiety mają trochę takie nastawienie, że im nie wypada robić z siebie, za przeproszeniem, głupka. Natomiast no, do tego potrzeba po prostu dystansu do siebie i ja uwielbiam na przykład Agnieszkę Pilaszewską i chciałbym też kiedyś z nią mieć szansę pracować w jakiejś komediowej produkcji, bo uważam, że ona jest znakomita. I trochę brakuje, tak nie wiem, teraz mam, przepraszam bardzo, trochę zaćmę pamięciowo i nie mogę sobie przypomnieć. Natomiast jak myślę o kobiecym komediowym wcieleniu, to przed oczami mam Katarzynę Pakosińską, bo ona ma właśnie taki dystans do siebie i totalne szaleństwo i lubi się po prostu wygłupiać. I wydaje mi się, że właśnie
żeby być aktorką komediową, trzeba zrzucić tą piękną suknię i się obnażyć po prostu i mieć do siebie dystans. Ostatnia szansa na pytanie. Nie ma jej. Szanse mogą być jeszcze później, także tak, ja nie uciekam. Zapraszamy do klubu festiwalowego, tam za 15 minut. Proszę. Ach, jeszcze pytanie, proszę. Ja tylko powiem jedno, ja zbieram filmy i parę lat temu dostałem film Weekend, no totalny szajs, a w porównaniu Nie ura się z twoim filmem, to twój film jest the best. Dlatego, że jest naturalnie zrobione też przekleństwo, może i źle, ale ludzie tak się śmiali bardziej z tych przekleństw, to było bardziej jako komedia. Nawet ten przeskok przez płot, ludzie wiedzieli, że chyba Jakubik wejdzie, bo to on jajcarz jest, to wszedł taki niewinny, przepraszam, dupa wołowa taka wyszła i tamten jest komando, skakał, ale drugi musi być taki, szczególnie najlepszym momentem była babcia, co psy przejeżdża, sorry, to było. A pytanie, skąd tą babcię wziąłeś, bo ona była wyściara. To jest w ogóle kapitalna rola komediowa i pani Kazimiera jest po prostu naprawdę the best i dała z siebie wszystko w ogóle w filmie. Muszę jej strasznie podziękować, bo naprawdę praca z nią była fantastyczna. Nastroje się udzielają i teraz przeniesiemy je do klubu festiwalowego. O 22:00 zaczyna się koncert rodziny Faglewskich, więc zapraszamy bardzo gorąco. Jakub Nieścierow był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.